ręce trzymam blot Nederytu i dzisiaj dostanie go właściciel najgorszej bazy, jaką tylko zobaczę. Tak, nie przesłyszeliście się. Generalnie dzisiaj będę oceniał bazy na odwrót. To znaczy, najgorsze bazy dostaną dirta, jak widzicie, w ekwipunku. Za ocenę 5 na 5 będzie dirt, za 4 na 5 będzie złoto, za 3 na 5 będzie żelazo, za 4 na 5 będzie diament i za 1 na 5, czyli te najgorsze, będą dostawać blok Nederytu. Jak zareagują widzowie? Czy będą się odwoływali od werdyktu i jak będą reagować na zupełnie nieoczekiwaną ocenę? Przekonamy się dzisiaj! Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z oceniania baz, ale tym razem jest inaczej. Jeżeli chcecie więcej wkręcania widzów, zostawcie łapkę w górę. A tymczasem co? Chyba czas sprawdzić pierwszą bazę. Jesteśmy w pierwszej bazie. Na razie jeszcze nie założę, tutaj przyszedłem, ale napiszę siema! Jo, 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 ziomeczki, tutaj wszyscy chodzą i oprowadzaj mnie, ktoś. Ma dostanę nawet poczęstunek, więc traktuję to jako darowiznę lub jako próbę przekupstwa. Mógł ci oprowadza, nie wiem, czy to jest on, bądź... Oj, co to się stało? Co to jest? Ile tych psów? Czy oni je tutaj rozmnażają i robią produkcję masową? Nie wiem, farma jagodek. Aha, tu farma jagodek, myślałem, to są jagódki. Ale to też jest farma psów. No na razie wszystko wygląda średnio w tej bazie. Tutaj w ogóle są kolory, no, nie pasujące do reszty. Tutaj gdzieś się w ogóle kończy strop. Jest tragedia. Ja cię oprowadzam, to mnie oprowadza. Ona mnie oprowadza, ona mnie chyba oprowadza. Nie wiem, która z nich to ona, ale mam wrażenie, że chyba ta, która się pcha z przodu. Tu jest 20 psów, jak nie więcej. Ta farma w ogóle w korytarzu. Oni muszą iść po tej farmie, by się dostać od punktu A do punktu B. Nie wiem, kto to tak wymyślił, ale jest to... A i to jest architekt. A, że to jest architekt. Panie architekcie, powinni pana wymienić. Dlaczego oni chodzą po tych sadzonkach? Przecież to jest przepis na ciągłe wkurzanie się o to, że ktoś znowu podeptał farmę. Tutaj ma, no, mają nawet wieśniaka. Zenon. Zenon? Nie wiem nawet, co to znaczy. Tu magazyn nie zrobiony jeszcze za bardzo. I słuchajcie, widzowie, ja mam wrażenie, że to jest ich baza i ta baza zasługuje na razie na ocenę 1 na 5, to znaczy na najgorszą ocenę, a wypatrzył dla nich to najlepszą. To wszystko? Czy że nie spodziewałem się, że tutaj będzie aż tak słabo? Nie spodziewałem się, że to będzie od razu... Tu będą pokoje. Nie spodziewałem się, że to będzie od razu najgorsza baza, jaką zobaczę ostatnimi tygodniami. Jeszcze jest w fazie budowy, a to dopiero początek. No, nie wiem, czy ta baza się rozbuduje w dobrą stronę, jeżeli na środku korytarza jest farma i trzeba po niej chodzić tak. To to wymyślił. Znaczy, wiem kto. Pan architekt. Tutaj będą pokoje. No dobra, ale pokoi nie ma, więc pod uwagę tego wziąć nie możemy. Co najwyżej jako minus, bo wzięli mnie do oceny bazy, a to po prostu jest nieprzyłączony korytarz. 3 dni temu zaczęliśmy. 3 dni zbudowali się tylko tyle. Ja znam osoby, które w 5 godzin robią bazy, no, co najmniej 10 razy lepsze. Ale mają tutaj flagi pillagerów. Tu będzie farma zwierząt. Nie wiem nawet, gdzie. Aha, że tutaj będzie farma zwierząt. Nawet już mają jedną owcę, która jest wygłodniała, bo nie ma trawy i jest obdarta z futra. To znaczy z... Nie wiem, co w sumie ma owca. Kaptur? Dobra, to cała baza. Tu przeprowadzę trawę. Tak, dobra. To moja ocena to 5 na 5. Postawię im blok Nederytu. To dla was. Oczywiście ocena to 1 na 5, ale odwracamy. Jak oni na to zareagują? Oni chyba się zmieszali, bo nic nie piszą. Ani dzięki, ani pocałuj się w kupsztyl. Nic. Można SS. I chyba nie, naprawdę nie zdziwiła ta ocena, że ja to ustawiłem jako 5 na 5. Kolega pójdzie po kilo w ok, proszę. Dobra, wiecie co? Ja robię z nimi SS-a, ale oni, nie, oni myślą, że to jest całkowicie normalne, że chyba dostała oceny 5 na 5. Ja nie wiem, co się dzieje z tym światem, ale chyba powinniśmy po prostu pójść do kolejnych widzów i ocenić kolejną bazę, więc tak właśnie robimy. Jesteśmy w kolejnej bazie i tego chłopa, ej, ja go kojarzę! On był na tym. Zaraz, czy to nie jest przypadkiem gość, któremu dałem bana na magazynach? Nie wiem, gdzie on mnie prowadzi, tu jest ciemno. Aha, bo tutaj jest monster spawner. Możecie zobaczyć, proszę bardzo. Ale no, duży monster spawner, to trzeba przyznać, faktycznie. Idziemy za nim i wracamy do bazy. Czas się teraz rozejrzeć. Nie wiem, dlaczego przejście do mob grindera jest przez farmę brodawek, skoro tutaj przecież było miejsce na to, by zrobić chociażby tutaj drzwi. No dobra, więc Zanon oprowadza. Tu jest farma villagerów. Całkiem taka spora w sumie. Co tutaj jest na końcu? Po prostu tak szkło postawione? Co to? Co
Co to jest? To ja nawet nie wiem. All in all, baza nie wygląda jakoś specjalnie ładnie. Jest praktyczna. Chociaż na przykład to jest tutaj bardzo urocze. Tu śliczny enchant. No, faktycznie jestem w stanie się zgodzić, że jest śliczny. Całkiem przyjemnie tutaj jest. Przynajmniej w tym kącie. Idziemy dalej. Tutaj mamy farmę marchewek i trzciny cukrowej. Co ja gadam? Pszenicy. Ktoś z was mnie wyśmiał jakiś czas temu w komentarzach, że powiedziałem na pszenicę zboże. I szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jaka jest różnica, bo z uprawą takich rzeczy miałem tyle do czynienia, co w Minecrafcie posadziłem sadzonkę. Brodawki, alchemia, czyli tu jest jakby cały kątek pod alchemię i w sumie nie tylko, bo jest tutaj też magazyn z rzeczami nie tylko do alchemii, ale taki troszeczkę chwilowy. Koks. Rozumiem, że koks cukier. Czyli mają jakiś cukier własnego wyrobu, bo tutaj nie wiem, co robi. Ale ty, Zanon, ja nie wiem, czy to nie był, nie przypadkiem to wydałem bana. Farma razy dwa. Dobra, a tutaj jest dalej jeszcze. Okej, okay, mamy naprawdę dużą farmę melonów. Oczywiście jest ta farma im po to, żeby mogli się tradować z wieśniakami za emeraldy. Coś typowego na każdą probazę. Tutaj nie wiem, co się stało. Tutaj jest dziwnie jakoś. No ale dobra, wbijamy do góry. A tu jest drugie piętro farmy melonów. Co jest w ogóle? Przecież to jest ogromne. Znaczy, może nie największe, jakie widziałem w życiu. Ale wyobraźcie sobie, ile czasu musi zająć chociażby zebranie takiej całej farmy. Założycie, że zanim ją całą zbierzecie, to już zaczną nowe melony wyrastać. On jeszcze coś chyba chce mi pokazać. Nie wiem, dlaczego idziemy w to samo miejsce, w którym byliśmy wcześniej, ale tutaj jest jakiś mechanizm? Nie, to jest jakieś przejście. Dobra, przejście jest totalnie bez sensu. A tu będzie coś. Rozumiem, że tutaj może będzie w końcu jakaś część bazowa, bo... O, pokoje. Właśnie, o tym myślałem. Więc pójdźmy do pokoju tutaj pierwszego. Nic tutaj nie ma za ciekawego. Pokój drugi. O, ten pokój na przykład jest bardzo fajny. Tutaj mamy imitację chyba monitorów. Jest to pokój kobiecy. Tak mi się wydaje, chociaż nie wypada w tych czasach stwierdzać, że co różowe to kobiece. Możemy stwierdzić, że to męski pokój, bo wiecie, mięso też jest różowe. Takie surowe, a prawdziwy facet je surowe mięso. I jak ładna? No cóż, moja ocena tej bazy, w sumie ten fragment to trochę ratuje, nie no, jak dla mnie, wiecie co, ta baza to jest takie 3 na 5, myślę. I to niezależnie od tego, czy odwrócona, czy nie odwrócona, no bo w końcu 3 to środek, a jak chcecie odwrócić 0, no jak odwrócicie 0, to będzie 0, a nie minus 0. Częstują mnie cały czas cukrem, fajnie, dzięki, widzę, że oni tutaj są znawcami cukru, więc tak, moja ocena to 3 na 5. I tutaj, no, tej oceny nie odwrócimy, więc proszę bardzo, blok żelaza dla was, a my lecimy do kolejnej bazy. No i w kolejnej bazie jesteśmy, to znaczy gdzieś chyba na jej peryferiach, ponieważ z tego, co widzę, baza jest tam, a my jesteśmy tutaj w jakimś cave'ie. Oprowadzaj. No dobra, będzie mnie oprowadzać, więc, no, ta baza chyba jest dopiero w trakcie budowania, bo ten enchant tutaj, ja nie wiem, on wygląda jakby albo był budowany, albo został ukradziony. Bardzo mi się podoba ten hol, nigdy takiego holu nie widziałem. To znaczy, jego stylistyka jest naprawdę bardzo oryginalna, ale sama baza w sobie jest niedokończona. O, tutaj już mi się mniej podoba. Tutaj troszeczkę szamba się trzeba robić, ale może być też tak, że po prostu to miejsce jest niewykończone, bo na przykład tutaj widzimy dbałość o sufit. Tutaj tego sufitu nie ma, więc zakładam, że będzie to lepiej wyglądać, jeżeli tego jeszcze troszeczkę dłużej będą to robić. Fajnie jest też zrobione to, że podnie są ukryte za krzakami. Jeżeli gracie na grafice fast, to nie widać, że coś za nimi jest, a światło jednak się pojawia, jednak jeżeli gracie na grafice fancy, to wygląda to źle. Chłop napisał, że budował to jeden dzień. I to jest to, o czym mówiłem, czyli ta pierwsza baza, w której dzisiaj byliśmy. Oni pisali, że robili tą bazę 3 dni, a ja mówiłem, że znam osoby, które w 5 godzin robią o wiele lepsze rzeczy i tutaj mamy właśnie tego przykład. Baza wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Na razie niestety musiałbym jej dać niską ocenę, to znaczy 2 na 5, ponieważ trudno jej dać coś wyższego z racji, iż jest ona ledwo w połowie zbudowana. Ładna, tak. To wszystko. Racja? No. To moja ocena to 4 na 5. Czy oni się zgodzą z tą oceną? Mało wiem. Dzięki. Normalnie ocena tej bazy byłoby 2 na 5 z racji, iż niestety tutaj jest zrobiony tylko i wyłącznie hol. Ale oni nawet nie podejrzewają, że ich baza mogłaby dostać gorszą ocenę, jak widzę, bo przystaje na werdykt. Trochę dziwne. Tym razem jesteśmy w jakiejś odjechanej bazie. Jest tutaj mega jasno. Siemson! Witam, witam! Oprowadzaj. Ja mam wrażenie,
że ta osoba tutaj mieszka sama, bo baza też się wydaje dość mała. Generalnie czuję się tutaj troszeczkę jak w jakimś laboratorium. Te ściany dodają takiego szpitalnego klimatu, takiego zimnego. No z niczym dobrym mi się to generalnie nie kojarzy. No z niczym dobrym mi się to nie kojarzy. Co my tutaj mamy? Tutaj są owce. Co to w ogóle płotek w innym kolorze? Te owce mają tu jakieś takie dziwne przejście. Ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale zobaczmy. Po drugiej stronie jest krowa. Czy dało się bardziej to spartolić? No, nie wydaje mi się. To są owce i krowa. Dlaczego owce i krowa? Kto na to wpadł? Przecież to jest najbardziej niepraktyczna rzecz, jaką widziałem. Obok są kurczaki, już bardziej praktyczne. No, a tutaj chyba jest farma pszczół. Zaraz, czemu on je gotuje? Lubisz jeść pszczoły? A ta pszczoła jest brudna. Nie. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że są tu jakieś stoliki i nie wiem, o co z nimi chodzi. Wydaje mi się, że to po prostu dekoracja, ale taka troszeczkę dziwna. Uwaga, jeśli tu jesteś, to proszę nie niż bazy, możesz się poczęstować jakimiś itemkami. Co mamy tutaj? Mini farma pszenicy cukrowej. Co ja chciałem powiedzieć? Trzciny cukrowej! I wszędzie są banery, więc on chyba naprawdę bardzo lubi robić banery. Tutaj mamy jakieś przejście dalej do dziwnego pokoju, gdzie... Aha? Co? O co tutaj chodzi? To jest jakiś pokój przesłuchań, czy co? No tak to troszeczkę wygląda. Ale może ta Aleś nam wytłumaczy i rozwieje nasze wątpliwości na temat tego, co się tutaj tak naprawdę wyprawia. Co to za pokój? Szczerze bym się tam zgubił. Gdzie? O co chodzi? Backrooms. Czy to są... Aha! To są backroomsy! Rozumiem! To znaczy pewnie jego kopalnia, ale ochrzczona na backroomsy. Dobra, ja wróciłem. O, na szczęście też. I tam już rozumiem, co robi ten armor stand, to jest po prostu strażak całych tych backroomsów. No, pierwszy raz widzę, by coś sobie backroomsy zbudował w bazie. I aktualnie czołgamy się w jakimś ukrytym przejściu, które nie wiadomo, gdzie prowadzi, ani dlaczego. Tu jest światło włączane. Też dziwne. No i gdzie idziemy dalej? Panie Aleks, bo tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dziwnie. Tu jest kolejny pokój, który wygląda tak samo. Co jest 5? Są 3 biura. A w tej skrzynce też jakiś podejrzany układ. Czy on to zrobił dla potencjalnych griferów, by się zgubili? Nie wiem, jest to prawdopodobne. No ale wybrnęliśmy gdzieś w jakieś backroomsy koło bazy, a samej bazy jeszcze nie zwiedziliśmy do końca, a ja chciałbym ją zobaczyć, bo naprawdę ta baza poza tym, że nie jest specjalnie ładna, wydaje mi się ciekawa. Co mamy tutaj? Co ci z tymi łóżkami? Bo to jest też dobre pytanie. To są komory. Jakie komory? O co chodzi z tym gościem? Jest naprawdę bardzo tajemniczy. Mamut. 1, 2, 3, 5, 4. Do spania. Aha. A tam się da w ogóle wstać z tego i przeżyć? Aha, on otwiera to pistołami i on się kładzie, dostaje damage'a. Ja nie wiem, dziwny ziomek, ultra dziwny. I klimat tego miejsca jest taki, no tak jak już mówiłem, taki szpitalny, naprawdę niepokojący. Tu magazyn, a za magazynem... Czy to jest jakieś miejsce do rytuałów? To jest grób? Ja nie wiem! To jest najdziwniejsza i najbardziej nieswojo odczuwająca się baza, jaką widziałem. Nie wiem nawet, jak to opisać słowami. No nie, no fajnie, chyba, ale ta baza naprawdę sprawia, że czuję wewnątrz dziwny niepokój. To, czego jeszcze nie widzieliśmy w tej bazie, to pokoi, które są tutaj, bo tutaj mamy farmę bambusa z jakimś wyjściem nie wiadomo gdzie, kolejne backroomsy. Obok mamy w sumie, zaraz, czy to jest magazyn taki pod wodą? Tu wenty są. Czy on serio zrobił wenty w swojej bazie? Czy to impostor? Dobra, wejdźmy do wentów, zobaczmy. Teraz można tutaj wejść na shifcie, no dobra. Aha, i teraz to się ten... O, dobra, tak to działa. Aha, i tak działają te wenty, no dobra. Naprawdę, chłopa, dziwne jazdy na bani. Jest tą bazę. Czemu tu jest magazyn? Co się dzieje z tą bazą? Ta baza jest naprawdę mocno odjechana. Gdzie? Koło wentów. No tu. Tu są ważniejsze rzeczy. Ale czemu pod wodą? Co jest? Dlaczego? Czy ktoś potrafi logicznie wytłumaczyć, co siedzi w głowie temu ziomkowi? Nie wiem, on sam nie wie. To jest jeszcze bardziej niepokojące chyba. Tam prawdopodobnie jest zejście do kopalni. Tak, napisał, że kopalnia. Tutaj też jest jakiś dziwny pokój. Nie rozumiem. Nic w tej bazie nie rozumiem. A baza, słuchajcie, ja już wiem, jaką ocenę jej wystawię. A tu śmietnik. Dobra, można było ten śmietnik zrobić 1000 razy prościej. On to musi obkrążać od tej strony i rzucać i te itemy nawet nie wpadają do żadnego
żadnej lawy. Nice. Czyli to cała baza, tak? I jeszcze. Nie, jeszcze coś. Aż się boję, co może być kolejne. Bo wydaje mi się, że wszystko co absurdalne już widziałem. Ale chłop mnie prowadzi do jeszcze bardziej creepy miejsca. To jest w budowie. Dobra, i on idzie pierwszy. Aha, to zaraz, co? Tu jest wyjście na zewnątrz, po prostu. No i gdzie on mnie prowadzi? Zaraz, przecież my odchodzimy od tej bazy. Co? Zaraz, czy to jest most nad takim czymś? Nie. Altanka. Nie. 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 To się nie dzieje. Co tu jest? Co? Zaraz, czy tu jest zamek? Nie. Nie. Proszę nie niszczyć. Naprawdę długo to będę budować i nie chcę, by ktoś to zniszczył. Zamek. Co? Nie! No nie! No nie! 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 To się nie dzieje, to się nie dzieje. I to wszystko. A słuchajcie, ja wam powiem tak. Żeby nie było, ja nie uważam, że ta baza była jakoś specjalnie mega zła. To, co trzeba podkreślić, miała swój klimat i pomimo tego, że wiele rzeczy nie ma sensu i jest po prostu brzydkich, bo nie podoba mi się ta baza wcale w takim kontekście, na przykład z jakich bloków jest zbudowana, to myślę, że temu graczowi wystawiłbym taką ocenę 2 na 5. Ale kiedy to odwrócimy, otrzymamy ocenę 4 na 5. Cały las robiłem sam. Okej, okay. On nawet las robił sam. Moja ocena to... Cześć, co dałem ocenę? 4 na 5. Okej, okay. Jak on na to zareaguje? Czy on się zgadza z werdyktem? Zgadza się z werdyktem? Dzięki, Dognes. Tak! Naprawdę, on myśli, że ta baza jest 4 na 5. God damn it. Słuchajcie, dobra. Widzowie, widzę, mają naprawdę duże mniemanie o swoich bazach i w sumie to założy się, że jakbym dał jakiemuś widzowi za bazę 1 na 5, ocenę 5 na 5, to by się cieszył, napisał tak jak mamu, dzięki, że mnie odwiedziłeś oraz stwierdził, że no tak, no w końcu moja baza jest piękna. To chyba o czym świadczy. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Subskrybujcie, serio, bo kto nie subuje, ten dostanie bana na YouTubie. No, więc do jutra. Yo.